Podczas lockdownów loty za granicę były praktycznie niemożliwe, a jedyną opcją podróżowania wydawało się posiadanie campervana. Niestety posiadamy tylko małą osobówkę, a na kampera nas po prostu nie stać. Siema siema, tu Bogaci Menele i dzisiaj zapraszamy Was do filmu, w którym postaramy się przerobić naszą osobówkę na campervana. Najpierw pomierzymy, jaką ilością miejsca dysponujemy. Zabieramy miarki, kamerę i sztynię. Na parkingu pod domem nie ma wystarczająco miejsca, więc śmigamy gdzieś za miasto, żeby trochę się wczuć w klimat. Bazą pod naszego campervana będzie nasza stara Honda Civic z 2003 roku, którą kupiliśmy za zaledwie 300 funtów. Przednie siedzenia idą maksymalnie do przodu, tylne siedzenie zostaje zdemontowane, zagłówki i siedzenie zostają w domu, a oparcie tylnego siedzenia zostaje położone do przodu. Okazuje się, że pomiędzy bagażnikiem a tyłem przednich siedzeń jest 190 cm, szerokości 120 pomiędzy drzwiami, a w tym przewężeniu bagażnika jest metr, więc całkiem nieźle. No i w końcu trzeba się przymierzyć osobiście. Jak na razie wygląda to obiecująco. Trzeba coś będzie jeszcze podłożyć za przednimi siedzeniami o takiej wysokości, żeby była równa platforma pod materac. Jako że Hondzia będzie teraz naszym domkiem letniskowym, to chyba wypadałoby jakieś grubsze sprzątanko zrobić. Odkurzyć całe wnętrze. Wyszorować wszystkie zakamarki. Wyczyścić dywaniki i podkładki pod stopy. Jak Maciek wyszoruje dywaniki, to są czystsze niż jak były nowe. I voilà! No to teraz czas, żeby umeblować dom. Jako że lubimy komfort spania, to do naszej sypialni trafia materac gąbkowy, który składa się na trzy części. Ma on zagłówek, ale zdemontowaliśmy go dla lepszego komfortu. Na łóżko idzie mięciutki podkład, miękkie, normalne poduszki i małe hikingowe śpiwory. Do dwóch skrzyń pakujemy resztę dobytku i mebli, jak miniaturowe krzesła składane i stolik. Dadzą nam one namiastkę kempingowego życia. Hondzia występuje w dwóch wersjach, transportowej i noclegowej. Transportowa to taka, gdzie przednie siedzenia na podróż muszą być cofnięte, przez co nie mieści się łóżko.
Z wersji transportowej do sypialnej konwertujemy Hondę w zaledwie kilka minut, przesuwając przednie fotele do przodu, pochylając ich oparcia. Za siedzenia idą dwie skrzynie ze sklepu The Ranch, które wymiarami idealnie pasują jako przedłużenie podestu pod łóżko. Po kilku takich konwersjach nauczyliśmy się to robić bez wysiadania z samochodu, co jest bardzo przydatne podczas deszczu. Ta mała hondziaszka okazała się mieć bardzo przystronne wnętrze, wystarczające dla dwóch szczupłych osób. A jeśli ktoś ma jakiś większy samochód albo nawet kombi, to podejrzewam, że może tam zrobić sypialnię z bawialnią i jeszcze z kuchnią. Jedyne czego brakuje, to jakiegoś przytulnego dzbanka, więc trzeba stawać tam, gdzie są toalety na zewnątrz, albo dokupić sobie taką turystyczną toaletę z rozkładanym namiotem i stawiać to na zewnątrz samochodu. To jest na razie jednodniowy wypad testowy i jeszcze nie pomyśleliśmy o coverach na okna, które będą potrzebne, kiedy będziemy chcieli zostać na noc. Co do zakrywania okien w kamperach, jest mnóstwo porad w internecie, ale niestety żadne rozwiązanie nie odpowiadało nam. Właściciele vanów często montują jakieś pianki budowlane termiczne, które przykręcają bądź przyklejają na rzepy. My potrzebowaliśmy czegoś, co bardzo łatwo da się zdemontować. Z pomocą przyszedł nam sklep The Ranch, w którego to dziale sportowym kupiliśmy najtańsze maty termiczne hikingowe. Maty wycięliśmy do kształtu okien. Mają one dwie strony, jedną piankową, którą pomalowaliśmy na czarno, a drugą srebrną z folii aluminiowej, która jest warstwą termiczną. Plusem takiego rozwiązania jest to, że możemy zamieniać covery na oknach, prawy z lewym, i tylne, prawy z lewym, przez co kiedy samochód stoi na rozgrzanym słońcem parkingu, mamy w oknach srebrzystą folię, która odbija słońce, a na noc przekładamy na drugą stronę i są one czarne, przez co jesteśmy w środku niewidoczni. Niestety maty same nie chciały się trzymać na oknach, ale z rozwiązaniem problemu przyszły nam haczyki wielofunkcyjne z magnesem neodymowym. Po prostu instalujemy je dookoła okna i haczyki przytrzymują matę przy szybie, a do codziennego użytku możemy je bardzo łatwo zdemontować. Do zakrycia przedniej szyby kupiliśmy jakiś najtańszy cover na eBayu. Z jednej strony srebrny, z drugiej czarny. Ma on magnesy i przystosowany jest do położenia na zewnątrz przedniej szyby, ale my go instalujemy w środku. Przez co jakiekolwiek życie wewnątrz samochodu jest kompletnie niewidoczne dla osób stojących na zewnątrz. Nazywamy to stealth mode. A na tylne okno wieszamy po prostu kawałek czarnego materiału za pomocą żabek i haczyków wpiętych w poszycie dachu. Mały samochód osobowy okazał się doskonałym kamperem na jedno, dwu, nawet trzydniowe wypady. Jest ciepło i śpi się bardzo wygodnie. Jedyne niedogodności to brak toalety, przez co często zatrzymujemy się na parkingach, przy których są toalety publiczne. A kiedy jest dosyć chłodna noc, poniżej 10 stopni Celsjusza, to występuje kompensacja pary wodnej na szybach. Nie stanowi to dużego problemu, gdyż bardzo szybko można wywietrzyć samochód i odparować. Cała konwersja samochodu osobowego jest nieinwazyjna i w każdej chwili można przywrócić go do poprzedniego stanu. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do tego,
abyście spróbowali przekonwertować wasze samochody i posmakowali mini kamperowych wakacji. A jeśli spodobał wam się nasz film, proszę zostawcie suba, lajka i komentujcie. Zapraszamy też do naszego sklepu Etsy, na którym oferujemy naszą ręcznie robioną biżuterię. Zatem do zobaczenia gdzieś na trasie. Cześć! Thank you.